Nazywam się Janina Glińska, mieszkam w Dziadkowicach, a urodziłam się w Dołbowie. Jestem emerytką. Co szczególnego sprzed lat utkwiło w Pani pamięci? No to takich dużo takich było sytuacji, a szczególnie taka najbardziej, co utkwiła mi w pamięci, to ta elektryfikacja wsi. No bo to kiedyś siedziało się przy tych lampach, przy świecach, w szkole książki się czytało przy świecach, a to było takie dość duże wydarzenie, że założyli światło. To pamiętam, bo to gdzieś był bodajże 60. rok, któryś 60. Jakie ważne wydarzenie ze swojej wsi pani pamięta? No, pamiętam meliorację we wsi. To było też takie dość duże wydarzenie, bo nie każdy się zgadzał na tę meliorację. Pamiętam jako dziecko, że byli tacy przeciwnicy, że kładli się pod te maszyny. No, bo to było, że to pocięte pole, że to duże szkody były, a to całkiem była dobra rzecz. Na naszym polu była taka studnia z tej melioracji. No, takie było czysta woda, że przy takich pracach potrafiliśmy pić ją ze studni. Teraz to było niemożliwe. Czy pani działała w kole gospodyń wiejskich lub OSP? No nie, to nie, nie działałam, nie. I jak wyglądały prace polowe kiedyś? Bardzo dużo się to zmieniło. Kiedyś wszyscy mieli zajęcia, dzieci też były zajmowane do prac. No, nasi rodzice bardzo ciężko pracowali, bo nie każdy miał maszyny. To wszystko było robione końmi, a jak przychodziły żniwa, lato, szczególnie wtedy potrzebna była każda para rąk. No, czy to przy pieleniu buraków, czy to później przy koszeniu. No, później zbierało się ziemniaki. To była tak zmienna ta praca, że całe wakacje było po prostu zajęcie dla wszystkich. Nasi rodzice ciężko pracowali. I jak ludzie wzajemnie pomagali sobie w gospodarstwie? No, pamiętam, jak zaczęły być już, wchodziły maszyny i potrzeba było złączyć się z kimś, z sąsiadem, z końmi na przykład. Chodziło to o kosiarki. To sąsiad swojego konia prowadził i nasz był, i jego rodzina pomagała, i my jako dzieci. I tak wspólnie żeśmy to no, kosili. Później przy ziemniakach, jak się zbierało ziemniaki, to jedni do drugich przychodzili, pomagali. A jak już siano było, czasami deszcz miał zmoczyć, to wtedy no, zbiegali się wszyscy i pomagali, kto tylko mógł. Czy zna pani zasłużone osoby w naszej gminie? No właśnie zastanawiałam się nad tym. Znam taką jedną panią. Ona pochodziła z Wyrąb. Była pani Szwajkowska. Ona pisała wiersze. Wydała swój tomik taki. Miałam tomik z dedykacją. Dla mnie też przyniosła, jak pracowałam jeszcze w banku. No to chyba taką jedną taką panią. Jak mieszkańcy bawili się i odpoczywali w czasach pani młodości? No to przede wszystkim były takie odpusty, wiejskie odpusty parafialne, to wtedy się no, wieś bawiła, były przy tym zabawy, a niedziele to takie zwyczaje były, że te panie no, odpoczywały, siadały na ławeczkach, te ławeczki były oblegane przy tych drogach. No i to tak właśnie tak odpoczywali. Jakie pamięta pani uroczystości i wydarzenia lokalne? Uroczystości. No właśnie to związane było zawsze z kościołem, kościelne, bo takich typowo to nie było, bo u nas, no, chyba że tam, prawda, w szkole jakaś uroczystość, szczególnie choinka w szkole, to wtedy się wieś schodziła, prawda, na te przedstawienia dla dzieci i takie uroczystości były kościelne, szkolne i tak. Czy pamięta pani słowa lub zwroty, których teraz się nie używa? No, na przykład izba. Teraz mówi się pokój, prawda? Kiedyś była izba. Jak moje wnuczki się śmieją, jak ja mówię, że ja zakładam serdak. To nie jest serdak, to jest kamizelka teraz, prawda? Teraz no też
nie wiedzą dzieci na przykład, co to jest odzienie. Moja wnuczka pytała babciu, co to jest odzienie? Kiedyś tak się mówiło, że odzienie. No, na przykład nikt nie wie, co to jest tłoka, prawda? Tłoka to taka, to tego już teraz nie ma w ogóle, bo to kiedyś się schodzili wszyscy i za darmo pracowali, prawda? Zwoływali do jakiejś pracy i to była taka tłoka. No dużo takich, takich słów było. Moja babcia mówiła zawsze, obacz, która godzina. Już teraz też się tego nie mówi. Jak ludzie pomagali sobie w trudnych sytuacjach, na przykład pożar? No to właśnie nie było takich straży jak teraz, prawda? To był taki koło kościoła dzwon, którym tam uderzało się kamieniem. Wtedy wieś się zbiegała z wiadrami, kto tylko co miał pod ręką. To były takie przy każdym tym bosaki takie, haki, że zaraz to się ściągało, bo to z trzech okryte były. Te dachy szybko się zajmowały. No i oczywiście to wiadrami by mleli. No zanim ta straż taka przyjechała, to oni mieli takie inne samochody niż teraz, takie nowoczesne. No, to było takie wydarzenie naprawdę straszne, bo się potrafiło spalić doszczętnie. Słoma szybko się zajmowała. Jakie były obowiązki w domu młodej dziewczyny lub młodego chłopaka? Każdy miał jakieś zajęcie. No, dziewczyny musiały zajmować się, jak było rodzeństwo młodsze, to musiały się zajmować rodzeństwem młodszym. Poza tym to było wyganianie krów na pole, przyczepianie, pomoc przy żniwach, prawda, bo to jak ręcznie było koszone, to dzieci mieli lżejszą pracę, ale musiały pomagać, robiły pasy. Zimą z kolei młócenie, to też tam się snopki podrzucało z sąsieku. No, czasami to i krowy trzeba było podoić, jak na przykład przyszli późno rodzice z pola. Dużo mieli dzieci, nie było czasu, żeby spotykać się w dzień. Czasami spotykali się wieczorem na takie zabawy, a tak to miały zajęcie. Jak wyglądało codzienne życie? Co jedzono? Jak robiono przetwory, mięsa, ciasta? No, rano rodzice wstawali do obrządku. Mama gotowała zawsze te jedne danie, barszcz czy tam jakaś inną zupę i to tak cały dzień, jak była oczywiście praca w polu, bo tam zimą to nie tak. Można było tam, prawda, ciasto upiec, ugotować jeszcze, tak to zabiegani rodzice ugotowali na cały dzień i tak trzeba było to jeść, prawda. No i lodówek nie było, też każda gospodyni wymyślała, co tam, prawda, jak to zabezpieczyć. To były takie solenie tego mięsa w takich kopańkach, jak to takie specjalne były, drewniane, w komórkach trzymali. To było uciążliwe, no bo to wiadomo, że ciepło, to szybko to się psuło. No, dopiero wieczorem się schodzili wszyscy tak i to czasami dzieci to już nie zdążyły na to kolację, bo zasypiały ze zmęczenia. No. Kto był najważniejszą osobą we wsi? Kogo słuchano? Kto cieszył się poważaniem i szacunkiem? No, na pewno zawsze był, jak jest kościół, to ksiądz, proboszcz. No, sołtys oczywiście tak samo. No, jak ja pamiętam swoje czasy, to u nas była też, jeszcze przypomnę, że księdza to trzeba było w rękę całować, jak się przychodził po kolędzie. No i oczywiście nauczyciele, jak u nas w szkole, coraz coś zmieniały się te nauczycielki, prawda? No, mieszkały na stancjach, no to one też się cieszyły takim szacunkiem, prawda? Takie miały swoje poważanie. A jak wyglądała nauka w szkole? Kto mógł uczyć się dalej? Od czego to zależało? Nauka w szkole to niewiele się pewnie zmieniło i teraz, tylko z tym, że to nie było sobót wolnych takich jak teraz. No, także te przedmioty chyba tak samo, takie same. Może książki się zmieniły, prawda? To inne lektury, inne ten. A kto mógł pójść? Mi się wydaje, że kto miał chęć. Ja na przykład chciałam się uczyć, nie chciałam zostać na wsi. Mój tato nie bardzo był zadowolony, że ja idę do szkoły. Ale ja chciałam się uczyć. Możliwości były no różnie, bo bardzo dużo było, kiedyś było dużo dzieci w szkołach.
dużo miejsc nie było tak dużo w tym w szkole. U nas na przykład było na jedno miejsce chyba ze 4 osoby, więc kto się tam lepiej uczył, prawda, kto dobrze egzamin zdał, no to się dostał, a tak to. Ale w większości tak zostawali na wsi, na gospodarce. Czasy się zmieniają, jak doskonale wszyscy o tym wiemy. Dlatego co mogłoby Pani powiedzieć, przekazać, dać jakieś motto dla właśnie młodych ludzi w tych czasach? No, żeby po prostu uczyli się i swoje marzenia spełniali, żeby nie cofali się, prawda? Żeby nie, no, tylko dążyli za tym swoim szczęściem, żeby nie dali się tak zepchnąć. Dzisiejsze czasy są takie ciężkie, trzeba się i łokciami rozpychać nieraz. No, więc warto, bo jest życiu lżej. No. Dziękuję to za wywiad. A myśli Pani, że kiedyś ludzie byli na przykład bardziej pomocni sobie wzajemnie niż dzisiaj? Tak, tak. Bardziej byli. Mieli większy kontakt ze sobą. Dzisiaj się zamykają w domach, siedzą, każdy ma swoje te prawda, komputer, telewizję, to, tego. A kiedyś nie. Ja pamiętam czasy, kiedy schodziło się do nas, miałam dziadka, i przychodzili koledzy. Oczywiście szacunek był do tych starszych. Oni opowiadali o wojnie. Mój na przykład dziadek gdzieś był we Francji w niewoli. Żałuję, że nie pytałam go dużo, bo bym wiedziała więcej. Pamiętam, że on opowiadał, że on 2 tygodnie wracał pieszo. Pieszo wracał do domu. No, dzieci już miał, bo to było chyba po pierwszej wojnie światowej. Po pierwszej wojnie, bo już on na drugiej, to już mój ojciec był dorosły, a to były te czasy. Tak. No, pomagali sobie oczywiście. Nie było takiej pogoni, nie było takiego. Więcej mieli takiego kontaktu. To w karty grali, prawda, to... No mówię, że takie były tłoki, nawet kobiety zbierali się, pierze darli, prawda, to było wesoło. Ja na przykład chodziłam do koleżanek, na szydełku robiłam. No i także ta coś zrobi, to inna coś zrobi. No i takie wieczory były, prawda? A w domu nie było telewizji, więc ojciec nieraz, no, pamiętam, tego Chińczyka ciągle graliśmy. Tak ja lubiłam tego Chińczyka grać. Nawet te czasy szkolne mi się bardzo podobają, to, że byliśmy w fartuszkach. Nie było widać tej mody takiej, nie? To były takie fartuszki, kołnierzyki, nie było takiej rywalizacji. Tak, każdy modnie, a to jeszcze markowe ciuchy, a nie markowe. Przerwa też było tak wykorzystane, to, bo to się wychodziło na przerwę, trzeba było koniecznie wyjść na dwór. Myśmy grali w klasy, graliśmy to we dwa ognie. Ja na przykład należałam do drużyny piłki ręcznej, tutaj w Dołbowie, w szkole. No, dość dobrze rozwinięty był ten sport. Ja jeździłam nawet, byłam w drużynie, co jeździliśmy na eliminacje takie, na te mecze do Siemiatycz, prawda? Potem to przeszło do szkoły średniej. Też brałam udział już w koszykówkę. Wręczną tam nie było, tylko na sali w koszykówkę. Ale mieliśmy taką jedną dziewczynę z miasta, która grała w koszykówkę i ona celnie do kosza wbijała, więc my graliśmy, a jej podawaliśmy, ona wbijała do kosza. A jak było z zainteresowaniami? No bo myślę, że nie tylko w tych czasach, ale i też we wcześniejszych latach dzieci miały zainteresowania związane z muzyką albo ze sportem, a doskonale no, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze były na to środki. Dlatego jak wtedy radziły sobie te osoby, które chciały się dalej rozwijać, ale nie miały na to jakichś środków materialnych? No faktycznie, teraz to te szkoły muzyczne są. Kiedyś tego nie było, ale to chyba, ja nie miałam akurat z rodziny nikogo muzykalnego, ale miałam kolegę. Zawsze jak była jakaś akademia w szkole, no to zawsze ktoś tam z uczniów potrafił grać, na akordeonie grał. No myśmy brali udział, no śpiewali, ale tak, żeby gdzieś, nie ma nikogo znanego z naszej szkoły, żeby ktoś tam się wybił muzykalnie, prawda? Nie było takich
Teraz jest dużo łatwiej, bo to i szkoła muzyczna, i gdzieś można pójść, czy jakieś lekcje brać, czy jakieś kompetycje, czy coś. Kiedyś tego nie było. W szkołach były, jak z nauką jak było, jak ktoś tam, prawda, słabiej się uczył, to kółka takie różne były, matematyczne, to takie, ten, że się podciągało w tej nauce, ale muzycznych to raczej to nie było. To była wieś, w mieście może było inaczej, a u nas było inaczej.